Dzień dobry, witam Państwa w cotygodniowym komentarzu wideo epetrol.pl. W samym środku wakacji mamy miłą niespodziankę, ponieważ fala podwyżek na stacjach dobiegła chyba do końca. Ostatnie 4 tygodnie obserwowaliśmy wzrosty cen, natomiast w tym tygodniu mamy do czynienia ze zniżką. Zniżka nie jest duża, ale z pewnością ucieszy kierowców, ponieważ jest szansa, że ten trend będzie kontynuowany. Zniżki na stacjach to w dużej mierze efekt tego, co dzieje się na światowych rynkach. Mamy do czynienia ze sporymi zawirowaniami. Cena ropy waha się dosyć gwałtownie, raz rosnąc, raz spadając. We wtorek odnotowaliśmy nawet spadek poniżej poziomu 100 dolarów za baryłkę, niewidziany od lutego tego roku. Taka sytuacja to w dużej mierze efekt decyzji agencji ratingowej Standard & Poor's, która zdecydowała się obniżyć rating amerykańskiego długu i to spowodowało, że na rynkach finansowych zapanowała panika. Tanieją akcje, tanieją również surowce i ten spadek dotyka ropy. Natomiast od czasu do czasu są próby odbicia i z taką próbą odbicia na ropie ma w tym momencie do czynienia. Ropa dzisiaj kosztuje około 105 dolarów. Spadki cen ropy to również spadek, mamy do czynienia ze spadkiem wartości złotówki, osłabienie złotego, który niestety może hamować trochę pozytywne efekty związane z obniżką ceny ropy. W cennikach polskich rafinerii w ostatnich dniach dominowały zniżki. Nie były to zniżki duże, ale seria tych zniżek z ostatnich dni daje tutaj poważne podstawy do tego, aby spodziewać się, że ceny na stacjach nadal będą spadać. Także w przyszłym tygodniu mamy nadzieję, że odnotujemy ponownie spadek i być może będzie to spadek już trochę większy niż te 2-3 grosze, jak to ma miejsce w tym tygodniu. W naszym wakacyjnym poradniku przyjrzymy się w tym tygodniu, jak dotrzeć i gdzie tankować po drodze do Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania może nie jest kierunkiem typowo wakacyjnym, natomiast dużo Polaków jeździ tam ze względu na znajomych, krewnych, którzy jakiś czas temu udali się do Wielkiej Brytanii, gdzie żyją i pracują. Jadąc do Wielkiej Brytanii samochodem z silnikiem diesla warto zatankować po drodze, zwłaszcza Niemcy, Francja, ponieważ zaoszczędzimy wtedy nawet 70-80 groszy na litrze. Jest to wynikiem tego, że Wielka Brytania jako jedno z niewielu państw w Unii Europejskiej nie stosuje preferencyjnej stawki podatkowej dla diesla i diesel jest tam droższy niż benzyna. Natomiast jadąc samochodem z silnikiem benzynowym warto jednak zatankować jeszcze przed dostaniem się na prom, ponieważ paliwo, właśnie takie benzyna jest w Wielkiej Brytanii droższa niż we Francji i w Niemczech. Paliwo, benzyna kosztuje około 6,30, jeżeli chodzi o benzynę, natomiast olej napędowy 6,50. Takie ceny obecnie mamy w Wielkiej Brytanii. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.